No i co? Napatrzyliście się na dobry sport, tak? Było Euro i świetny turniej dla Hiszpanów. Były igrzyska olimpijskie i kawał kapitalnego sportu dla wielu, w tym nas. O czym przekonali się ludzie lajkujący nasz fanpage? Jeżeli chcecie, to link do niego i do wszystkich innych naszych socjali, a jest tam tego trochę, znajdziecie oczywiście w opisie naszego filmu. Przyszła pora na sól tej ziemi. Sport, który pokochaliśmy te 20 parę lat temu w ramach Małej Szomani lub 10 lat w przypadku pierwszej kryształowej kuli Kamila Stocha. Cześć Państwu, Rudek z tej strony, siódmy letni sezon punktu HS. Tęskniliście? Na początek oczywiście informacje o zmianach. Jak widzicie, jest całkowicie nowy layout, to jest layout letni, który będzie od teraz obowiązywał. Nadal czekam też na wasze pytania do sekcji wasze komentarze. Z serii po zeszłej zimie wylatuje największy Polak. Wiadomo dlaczego, już wcześniej tłumaczyłem wam ostatnie 20 parę lat, jeżeli chodzi o zdobycze Polaków, więc po co to dublować. Nie oznacza to jakichś innych większych zmian, bo reszta, czyli sylwetka skoczni, informacje o stanie pucharu, podsumowanie, skoku i oraz następny przystanek zostają nadal. W zamian za informacje o punktowych wyczynach naszych na pewno coś wleci, ale dajcie mi chwilę, muszę coś wykminić, a póki co jedźmy z tematem, bo było grubo. Zanim jednak o grubym melanżu, jaki odwalał się na Tremplin du Pra, powiedzmy sobie co nieco o tej skoczni. W 2030 roku, póki co warunkowo, ale ma gościć ona najlepszych podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Jej punktka obecnie to 125 metrów, a HS po zeszłorocznej inspekcji FIS wynosi zaledwie 132 metry. Wcześniej to było 135. Zimowym rekordzistą skoczni jest Jin Janiśka, ta, który w 1993 roku skoczył tu 129 metrów. Letnimi rekordzistami są Michael Hajbek i Daniel Trzofenik, którzy dwa lata temu skoczyli tu obaj po 137 metrów. I tu zaznaczam tak samo jak w zeszłym roku. Rekord Kamila Stocha obowiązywał do 2013 roku. Po 2013 roku ta skocznia została przebudowana. Co tam zmieniono? Nie wiem. Szczerze, nie obchodzi mnie to. Póki co nie rozegrano jeszcze żadnych skoków na najwyższym poziomie tego lata, więc nie przedstawię wam tutaj stanu klasyfikacji generalnej letniego Grand Prix na ten moment. Chociaż żółtą koszulkę lidera z zeszłego sezonu letniego broni Władimir Zografski. Tyle wam mogę na razie powiedzieć na ten temat. Jednak jeżeli chcecie posłuchać o letnim pucharze kontynentalnym, to musicie jeszcze chwilkę poczekać na materiał Patryka z kanału Ski TV, który oczywiście wleci do nas na kanał w ramach szybkich newsów, które oczywiście zostały reaktywowane ze względu na sezon ogórkowy. 53 przystojniaków stanęło na starcie zabawy w skoki narciarskie. Najpierw przyszła pora na trening, który zdominowali Austriacy. Wygrał Kraft przed Herlem i Fettnerem, czwarty był Tate Franz. Do Francji poleciało pięciu naszych orłów i każdy z nich w pierwszym treningu zmieścił się w najlepszej 30. Trójkę najsłabszych trzeba było posiać na trybuny i w tej serii błysnął Geiger, który po skoku na 123 metry wyprzedził Deschwandena i Kubackiego. Polacy awansowali całą piątką do konkursu. Dwa dni po Igrzyskach Olimpijskich rozpoczęła się walka na serio. Prawda? 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 To wcale nie jest tak, że letni cykl przywitał nas cyrkiem, który odwalał się od połowy stycznia aż praktycznie do końca sezonu zimowego, prawda? Prawda? To nie jest tak, że 111,5 i 119 metrów wystarczyły Janowi Herlowi do szóstej lokaty, prawda? Dajcie spokój. Jako skokowy pasjonat czekam na kolejne zawody z niecierpliwością. Już PAL 6 te euro, czyli igrzyska, i na dzień dobry dostaję w mordę czymś takim, no błagam was. Tego po prostu nie dało się oglądać. 107,5 i 93,5 metra dają Kampregerowi punkty. 106,5 i 121 zniszczołowi 17 lokatę. O Herlu wspominałem, więc będę płynął do brzegu. Pierwszy 100 oczek za letnie skoki na najwyższym poziomie dostał Kraft po skokach na 126,5 i 120.
28 metrów. Drugi był Valentin Foubert, a trzeci Alex Insam. I to akurat cieszy. Outsiderzy na tak wysokich miejscach to rzadkość w skokach, więc fajnie, że gdy mają szansę, to z niej korzystają. Najwyżej z Polaków uplasował się Kubacki na 13 pozycji. Dzień później do wyeliminowania mieliśmy jednego skoczka, co i tak zrobiło się samo, bo Ari Repelin został zdyskwalifikowany. Serię tak więc treningową wygrał Kraft przed Foubertem i Fettnerem. Warto dodać, że Kraft przez zabawę z belkami jury miał aż 72 punkty dodane do noty za skrócony rozbieg. What? Bro, what are you talking about, man? Tam chyba poszło 12 belek w dół. Gdy już przyszło do skakania na poważnie o punkty, to wszyscy mogli tak naprawdę podziwiać tylko to, że Kraft jest naprawdę w takim gazie, że jest nie do pokonania. Dwa skoki na 130,5 metra dały mu przewagę 21,7 punktu nad drugim Fredrikiem Wilmstadem i trzecim Valentem Foubertem. W sumie to Francuz i Alex Insam wyrastają na takie outsiderskie pierwszoplanowe postacie. Coś jak w zeszłym sezonie Zografski i Deschwanden. Obaj kręcą się blisko tej ścisłej czołówki i to nie w konkursach, gdzie obsada jest jakaś taka, wiecie, mocno okrojona. Norwedzy wysyłają swój piąty garnitur, my wysyłamy swój szósty garnitur, jakieś Jarki Krzaki, jakieś Adamy Niżniki. My tam pojechaliśmy praktycznie, nie licząc Żyły, nie licząc Stocha, pojechaliśmy tam praktycznie najpoważniejszym i najmocniejszym składem. Fakt, może no nie było Turjoju, nie było Graneruda, nie było Wellingera i też wielu innych takich mocniejszych skoczków, ale byli chociażby wszyscy póki co najsilniejsi Austriacy, a oni poza Kraftem, który był w te dwa dni poza zasięgiem i nie pokazali się na tyle dobrze, aby pokonać Francuza czy Włocha. Fakt, skończy się to najpewniej tak jak każde takie letnie wyskoki. Albo ciłaniem punktów zimą, albo zniknięciem w czeluściach czołówki, ale fajnie jest nadal wierzyć, że ktoś spoza Big Six próbuje walczyć. Kraft po sezonie pełnym sukcesów nie zwalnia tempa i latem podbija Courchevel. Bardzo dobrze się patrzy na skoki Polaków. Mam nadzieję, że coś pozytywnego z tego wyniknie. Liczbą do zapamiętania, jedyną jeżeli chodzi jak na razie o letni sezon punktu HS, jest 140, czyli ilość punktów zdobytych przez Valentę Fuberta na swojej rodzimej ziemi. Skok weekendu to 130,5 metra Stefana Krafta z niedzieli. Bardziej wyróżniłbym tutaj drugi skok. Zawodnik weekendu to oczywiście Stefan Kraft. Zaskoczeniem weekendu jest Valentin Foubert. Bo powiedzmy sobie szczerze, że Alex Insam to ma predyspozycję do dalekiego skakania, tylko urodził się w złym dla tego sportu kraju. A rozczarowaniem jest Karl Geiger. A dlaczego tak z zasady? Po prostu. Następny przystanek to Wisła. Miała być teraz, w ten weekend, kiedy to nagrywam, czyli 17-18 sierpnia, ale się tam trochę ziemi osunęło, więc przesunęli to o miesiąc. No cóż, będziemy musieli wam zapełnić jakoś tą lukę, jeżeli chodzi o materiały. Postaramy się oczywiście, będą szybkie newsy, będą jakieś inne materiały. Ja może w końcu coś wymyślę konkretnego, bo pomysłów to ja mam bez liku, tylko jak ja zaczynam już, wiecie, kminić nad scenariuszami do tego wszystkiego, to potem uznaję, że są to totalne shity, których nie warto by było puszczać na tym kanale. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Był to pierwszy inauguracyjny odcinek 7 sezonu punktu HS letniego. Mam nadzieję, że ta seria wam się podoba. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie nam suba. Tak jak mówiłem na początku filmu, w linku w opisie macie wszystkie nasze sociale i te moje prywatne, i te nasze podnartowe. No cóż, nie zostaje mi nic innego jak pożegnać się z wami tą naszą piękną odezwą. Poczujcie z nami moc wiatru pod narty i podziwiajcie piękno lotu. Mówił do was Rudek, na razie, cześć.